założycielem partii Korwin, Przemysławem Wittlerem. I taką uwagę, że w rubryce uwagi proszę zadeklarować, jaką formę współpracy z nami chcecie. Może to być pomoc na przykład w plakatach, w ulotkach, czy to na przykład w treści nadzoru. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w niedzielę na popołudnie. Bardzo mi miło, że zamiast pójść na spacer z rodziną, zjeść pod wieczorek, albo siedzieć przed telewizorem, wyprowadziliście się Państwo na spotkanie ze mną. Jeżdżę po całej Polsce, w dniu dzisiejszym i wczorajszym jeżdżę tutaj po morzu, żeby przekonywać do programu i prezentować program prezydencki Janusza Korwin-Mikkego, program, dzięki któremu mamy nadzieję, będziemy mieli okazję, możliwość mieszkać w dumnej, bogatej Polsce. Jaka Polska jest, każdy widzi. W jakim kraju żyjemy, to wystarczy otworzyć internet, wziąć jakąkolwiek gazetę do ręki, przejrzeć media z iluś ostatnich tygodni, miesięcy. To żyjemy w kraju, z którego wbrew propagandzie, wbrew tym ludziom, którzy mówią, że jest świetnie i będzie jeszcze lepiej, mamy świetny rząd i super prezydenta, ci wszyscy ludzie to świetni fachowcy, wyjechały prawie 3 miliony Polaków. A 2/3 młodych Polaków chce wyjechać z naszego kraju. Mieszkamy w kraju, w którym Polacy boją się mieć dzieci. Bo dzietność to jest 1,29 dziecka na polską rodzinę. To jest 212 miejsce na 220 państw na świecie. Jednocześnie Polki, Polacy, Irlandii, w Anglii mają dzietność taką, jaką chcieliby mieć w Polsce, czyli 42,7 ponad 2 razy więcej mają tam dzieci. Trzeba sobie odpowiedzieć na proste pytanie, na które odpowiedź jest prosta. Dlaczego tak właśnie jest? Dlaczego Polacy wyjeżdżają i co zrobić, żeby Polacy chcieli zostać we własnym kraju? Ta odpowiedź jest zasadniczo dosyć prosta. Gdyby w Polsce ta osoba, która pracuje w Anglii, Irlandii, gdyby dostała wynagrodzenie 5000 zł na rękę, gdyby dostała 5000 do ręki, miałaby wtedy zdolność kredytową, by kupić mieszkanie, miałaby, jeszcze gdyby ta osoba miała przeświadczenie, że gdy straci pracę, to w trakcie kilku dni, kilku tygodni znajdzie nową, co najmniej tak samo płatną, to w największym skrócie Polacy przestaliby wyjeżdżać z Polski, mieli po co wrócić. I co musimy zrobić, by Polacy mieli te 5000 na rękę, gdybyście zarabiali, gdyby średnia Polska, polskie wynagrodzenie to było 5000 na rękę? Musimy pozwolić, by kreatywność, energia i zaradność Polaków, które są wręcz legendarne w całej Europie, to nie polscy hydraulicy są bohaterami mediów w ostatnich latach, ale ludzie, którzy zakładają firmy, ludzie, którzy osiągają sukcesy w Anglii i Irlandii, ci ludzie, którzy 10 lat temu, w 2004-2005 roku wyjeżdżali, to są ludzie, którzy w chwili obecnej mają już firmy, zatrudniają ludzi, którzy mają dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci urodzonych w Anglii i Wielkiej Brytanii. To są ludzie, którzy doskonale dają sobie radę. Straciliśmy i tracimy tych ludzi najbardziej kreatywnych, tych ludzi, którzy nie boją się zmian. A w Polsce kto pozostaje? Urzędnicy, których mamy coraz więcej. Pół miliona. Ludzie starsi, którzy wiadomo, że starych drzew się nie przesadza. Jeżeli ktoś ma rentę, emeryturę, to on nie będzie za pracą wyjeżdżał na 50-60 paru do Wielkiej Brytanii czy do Irlandii. I coraz mniejsza liczba osób pracuje na coraz większą liczbę osób, które muszą utrzymać. Czy w strefie budżetowej, czy ludzi, którzy już nie pracują, bo cały życie pracowali, płacili składki, płacili podatki, przychodzą na emeryturę. No i można powiedzieć, w kraju, w którym coraz mniejsza liczba osób pracuje na coraz większą liczbę osób, które z różnych powodów pracować przestają, w tym kraju ci, którzy pracują, muszą coraz większą część tego, co wypracują, oddawać na utrzymanie pozostałych. W kraju, w którym rząd próbuje mieszać się we wszystkie sfery działania obywateli, życia i
Polaków, w takim kraju nic nie działa dobrze. Bo czy dobrze działają polskie sądy, czy świetnie działa polski aparat skarbowy, czy świetnie działa ZUS, NFZ i tak dalej? Nie, bynajmniej nie. Jeżeli my chcemy dumnej i bogatej Polski, to chcemy, by państwo przestało zabierać wam dużą część obecnie zabieranych wam pieniędzy. Chcemy żyć w kraju, w którym urzędnicy nie decydują o wszystkim, jak w chwili obecnej. Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce, by zbudować domek jednorodzinny, trzeba dostać dwa pozwolenia administracyjne. Trwa to mniej więcej 2 lata, a wszystkie papiery, które musimy zgromadzić, by ten domek budować, kosztuje to około 25 tysięcy złotych. Tak jest to wyceniane. W Niemczech, by dom do wielkości 600 metrów, nie wyższy niż jedno piętro budować, plus strych, nie trzeba iść do żadnego urzędu. Trzeba po prostu znaleźć architekta, wziąć projekt, firmę budowlaną i budować. Żyjemy w kraju, w którym nie sposób bez zgody polityków i urzędników otworzyć fabrykę. Bo proste sprawy jak przyłączenie prądu do nowo powstającego obiektu, bez protekcji, bez specjalnych relacji, bez dobrych układów z politykami, którzy mają wpływ na państwowe firmy, które dadzą ci przyłącze albo ci nie dadzą, nie jest możliwe. Chcesz postawić fabrykę, to musisz zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Wiecie, jak się w Polsce zmienia plan zagospodarowania przestrzennego? Miesiąc temu zatrzymano wicestarostę, czy tam starostę w Piasecznie, który tydzień prędzej otwierał kampanię Bogusława Komorowskiego. Tydzień później stracił nazwisko, bo wyszło, że wziął 600 tysięcy łapówki od żydowskiego inwestora, który chciał postawić osiedle w Piasecznie. Tyle się na tej kwocie wpadli, to nie było wszystko. Ten facet rocznie zmieniał kilka planów dla kilku działek. I no, krótko mówiąc, to znaczyło, że on pewnie nie brał wszystkiego dla siebie, bo się działkował dalej z resztą, ale wyciągał z łapówek po prostu na kilku projektach kilka milionów rocznie. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie warunków przyłączenia do sieci, uzyskanie przyłączenia wody, uzyskanie przyłączenia od wpływu ścieków. Wszystkie rzeczy, które w normalnym kraju powinny być załatwione na telefon, płacę, ile to kosztuje, dogaduje się, wykonywane jest praca, u nas wymaga znajomości w jakimś urzędzie. Podatek od inwestycji, podatek od budowli jest najwyższy w Europie. 2%. Co to oznacza? Gdyby powstała w Polsce elektrownia atomowa, która ma kosztować 20 milionów, to rocznie na rzecz gminy, w której ona będzie posadowiona, będzie wpływać 2% od wartości tej inwestycji, czyli 400 milionów złotych. Co to oznacza? Że my w prądzie, w cenach prądu będziemy musieli te 400 milionów za całą tę elektrownię, za to, że ona stoi, zapłacić. Nieważne ile sprzeda prądu, czy będzie na pełną moc pracowała, czy tylko na część swojej mocy. I w takim kraju nie da się budować fabryk, w takim kraju nie da się tworzyć dobrze płatnych miejsc pracy, w takim kraju ludzie nie będą zarabiali 5 tysięcy złotych miesięcznie. Jeżeli chcemy, by firma, by polska firma, polski właściciel chciał w Polsce budować fabrykę, to musimy jego, ją przekonać, że tu zrobi to lepiej niż w Czechach, Słowacji, w Niemczech i tak dalej. Bo my konkurujemy z innymi państwami. Węgrzy chcą, by nasze firmy przenosiły swoje siedziby na teren Węgier i stało się kilka lat temu rajem podatkowym, mają najniższy w Europie podatek dochodowy od firm, podatek CIT. Węgrzy obniżyli dla swoich obywateli podatek PIT, a teraz Viktor Orban, premier Węgier, mówi coś, co Janusz Korwin-Mikke mówi od kilkudziesięciu lat, od początku transformacji, że podatek dochodowy, podatek PIT to jest chory podatek. To jest dużo zachodu, a mało pieniędzy dla budżetu, a urzędnicy nie są w stanie się tymi podatkami, gdzie są prawdziwe pieniądze zająć, czyli wyłudzeniem akcyzy, wyłudzeniem VAT-u, wyłudzeniem naprawdę dużych kwot pieniędzy. Bank Światowy szacuje, że kwota wyłudzonej akcyzy VAT-u, tak zwana luka podatkowa, to jest 70 miliardów złotych rocznie. Z PIT-u do budżetu wpływa niecałe 42 miliardy złotych.
Prawie dwa razy więcej tracimy przez to, że 80% urzędników zajmuje się podatkiem mało istotnym, mało ważnym, zamiast się zająć tymi podatkami, które są dochodowe. I w chwili obecnej, gdy Węgrzy walczą o to, by tam przenosiły się firmy z tej Europy, by tam chcieli przedsiębiorcy zakładać swoje firmy, by chcą, by zamożni Niemcy, Francuzi, Anglicy, Polacy tam chcieli mieć rezydencję podatkową, nie w Polsce, bo wtedy nie będą płacili podatku, a będą tam kupować nieruchomości, wydawać pieniądze, to wiedzą, co robią. I my musimy konkurować, podjąć tą konkurencję z innymi państwami, zacząć się zmieniać, a jak zaczniemy się zmieniać, to narzucić takie tempo, że inni nas nie dogonią. Bo Polacy, jeżeli im się nie będzie przeszkadzać, jeżeli nie będzie się ich niszczyć przepisami, jeżeli oni będą wiedzieli, że jak mam dobry pomysł i wiem, jak to zrobić, to jestem w stanie to zrobić bez dobrej woli, bez jakiejś wdzięczności terenu, bez dawania łapówek, wymuszeń jakimś urzędasom, którzy mogą nam ten projekt zablokować albo przez których ten projekt może iść bardzo długo, oni sobie dadzą radę. Ja mam wielu przyjaciół, bliskich, krewnych, którzy w chwili obecnej w różnych krajach Europy pracują, tak jak wielu z nas. Trudno znaleźć polską rodzinę, która nie ma kogoś bliskiego, kto przyjeżdża do Polski tylko na święta. Na święta, na pogrzeby, na chrzciny, na czasami jakieś urodziny rodziców i tak dalej przyjeżdżają. I opowiadają, jak się żyje w Anglii, jak się żyje w Irlandii, w tych krajach, do których wyjechali. I mówią wtedy: mamo, tato, babciu, dziadku, bracie, siostro, po co ja mam tutaj wrócić? Co ja bym tutaj robił? Jeździłem do Irlandii spotykać się z tymi ludźmi, jeździłem do Anglii spotykać się z tymi ludźmi. Dzisiaj już podróżnik jest właśnie w Londynie na spotkaniu z Polonią. I ci ludzie opowiadają nam historię, jak próbowali wracać do Polski, jak odłożyli jakieś pieniądze, chcieli rozpocząć robić coś w Polsce. I zderzali się z rzeczywistością, która im przypominała, że Polska jest nienormalnym krajem, a oni żyją w normalnym. Że w kraju, w którym kwota wolna wynosi 60 tysięcy złotych, czyli od pierwszych 60 tysięcy złotych nie płacą ani kropelki podatku, da się żyć. Państwo, które nie grobi najbiedniejszych, tym ludzi, którym właściwie trzeba pomagać, którzy ledwie wiążą koniec końcem, to jest kraj, który nie jest dobrze ustawiony system podatkowy. My mamy kwotę wolną 3000 od podatku. To ostatnio wszyscy wiedzą, że kraje afrykańskie, azjatyckie, Malezja, Zimbabwe, wszędzie mają wyższą kwotę wolną od podatku niż my. My jesteśmy krajem, w którym jeżeli ktoś chce założyć małą rodzinną firmkę, jednoosobową działalność gospodarczą, to czy coś zarobi, czy czegoś nie zarobi, musi miesięcznie 1200 zł oddać składek. No ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe i tak dalej. A w Anglii, prowadząc tą samą działalność, może ją prowadzić w Polsce bardzo często. Może budować strony internetowe, może świadczyć różnego rodzaju usługi, mieć tą samą działalność zarejestrowaną w Anglii. On tam zapłaci tylko 55 zł miesięcznie stałych składek. I jeżeli będzie płacił przez 8 lat tam składki, to będzie miał na emeryturze uprawnienie do emerytury, jeżeli określonego wieku dożyje. Nieważne ile lat płacił te składki, to będzie miał 700 funtów emerytury. Czyli ile? 2800, tak? 7,5. Nie, no 3,5. W takim kraju da się żyć, w takim kraju chce się żyć, w takim kraju można żyć, tak można. I takiego kraju my chcemy dla Polski, dla Polaków. Chcemy kraju, chcemy właściwie, można powiedzieć w największym skrócie, rzeczy, które obiecywał Polakom w 2005 roku i w 2007 roku Donald Tusk, a zrobił całkiem inaczej. Bo on osiągnął ten cel, który obiecywał innym Polakom. On wyjeżdżając z stanowiska premiera Polski na stanowisko papieża Zjednoczonej Europy, zwiększył sobie pensję, to ilu tam mu liczą, to Nigel Farage mu, ten brytyjski eurosceptyczny eurodeputowany, mu wyliczał, że pan miał powstrzymać emigrację Polaków na wyspy, a sam pan wyjechał za lepiej płatną pracę. Jest taki dowcip w brytyjskich mediach, że premier Cameron ogląda exposé Donalda Tuska i Donald Tusk mówi: dzięki naszym wysiłkom pracę znajdzie 500 000 więcej Polaków.
A Cameron kiwa głową przestraszona i mówi, no aż tyle, to ich tutaj nie zatrudnimy. I to jest, można powiedzieć, takie, to jest coś, za co opozycja brytyjska, angielska atakuje ich premiera, mówią, panie Cameron, pan nie jest po to, żeby rozwiązywać problemy socjalne i problemy z pracą Polaków. Pan ma się zająć interesem tutaj Anglików, Brytyjczyków, bo po to pana najęliśmy, by pan rozwiązywał nasze problemy, a nie spełniał obietnicę Donalda Tuska. I cała Europa się z tego śmieje, że facet, który miał powstrzymać emigrację Polaków, miał zrobić drugą Irlandię, sam wyemigrował za dobrze płatną robotą. I my oczywiście nie powinniśmy mieć z tego powodu satysfakcji i nie mamy. Niemniej jednak uparcie musimy dążyć do tego, by zrobić te rzeczy, które obiecywał on w swoim exposé w 2007 roku. Mniejsze składki, prostszy sposób poboru składek, mniej urzędników, mniejszy dług publiczny, mniejsze koszty obsługi tego długu publicznego, czyli odsetki od niego, mniej biurokracji, mniej wpływu urzędników na nasze życie, niższe i prostsze podatki. To są rzeczy, których Polacy potrzebują, by ten kraj zaczął się szybko i dynamicznie rozwijać. I to jest program Janusza Korwin-Mikkego w tych wyborach parlamentarnych. To jest program partii prezydenckiej, to jest program partii Korwin w wyborach parlamentarnych. Wiele można złego zarzucić Januszowi Korwin-Mikkemu, ale nikt z was nie uwierzy, że ten facet mógłby zagłosować za podniesieniem podatków, za zwiększeniem liczby urzędników o 150 tysięcy, albo za tym, by za wasze pieniądze powołać nikomu do niczego niepotrzebną Polską Agencję Kosmiczną, którą w tym roku powołał Sejm i głosami wszystkich partii byłem jedynym, który głosował przeciw Polskiej Agencji Kosmicznej. Jak Waldemar Pawlak stoi za powołaniem Polskiej Agencji Kosmicznej, to ja wiem, że to będzie dużo kosztowało i że nikt nie poleci w żaden kosmos. Ale dużo ciężej powiedzieć, dlaczego nie przepalili na co te pieniądze, niż przy rolnictwie, niż innych działkach, jak ludzie wiedzą, za ten ciągnik przepłacono. Za to przepłacono. To kosztowało za drogo. Ale nie ktoś mi powie, że on taniej kupił rakietę niż Waldemar Pawlak, albo taniej kupił badania, dzięki którym Polak ma stanąć na Marsie. To jest stary system. Proszę? Waldemar Pawlak i ta cała reszta to jest stary system. Tu trzeba zmiany, zdaje się, że to jest system nowy. Nie. Bo wiadomo, że jeśli dana partia, która w ogóle ogólnie nie, rządzi, to wiadomo, że jest... Kiedy zakupuje było 150 tysięcy, Ja powiem ostatnie zdanie i z przyjemnością oddam głos. Powiem w największym skrócie, że Andrzejowi Dudzie i PiS-owi energii wystarczy tylko, by wymienić ludzi na tych stanowiskach, które obecne są, czyli zamontować swoich. A my potrzebujemy głębokich, poważnych zmian. I w chwili obecnej jest tylko jedna formacja, jeden lider, który o te zmiany walczy. I można powiedzieć, nawet jeżeli nie wygramy wyborów na jesieni, nawet jeżeli nie wygramy wyborów prezydenckich, to musimy zbudować tak dobry wynik, żeby nie dało się bez nas rządzić. Bo jeżeli będą mieli współrządzić z PSL-em, SLD, ktokolwiek, to po prostu będą musieli podzielić koryto na większą liczbę osób, kogoś dopuścić albo zabrać na więcej pieniędzy, żeby wystarczyło dla tych wygłodnionych, wygłodniałych towarzyszy z SLD, którzy są odstawieni od posiłków 2005 roku. Jeżeli będą musieli z nami robić koalicję, ktokolwiek by tego nie robił, to będą musieli bardzo ostro pociąć wydatki, ponieważ będą musieli oddać wam wasze pieniądze. I to jest proste dosyć przesłanie. To jest ta wizja Polska, którą chcemy i będziemy walczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Stary, że na to widzę. No tak bardzo. Bardzo proszę, zaraz. A cztery partie są stary drzewa. Kompletnie nie ma tam będzie drzewa. Dobrze, kto chce zadać pytania, proszę o podniesienie ręki. Ja chcę zadać pytania a propos tej przysłowiowej, rozumiem, elektrowni atomowej w jakimś tam gminie, jakiejś. W jaki sposób zachęcić władze, włodarzy gminy, żeby zechcieli, aby tam powstała taka inwestycja? Oni chcą, bo ten podatek... Jak im się nie przemówić do ręki, przecież to jest wspieranie tej gminy również.
Co by jest w tym złego? Gminy nie mają nic specjalnie przeciw. Ja powiem szczerze, ja mam wiele obaw związanych z elektrownią atomową. A to nie o to chodzi. Elektrownia jakakolwiek inwestycje, że mają haracz jakiś na rzecz tej gminy. Bo ale zaraz, pani właśnie... Dajemy teren, ale oni, na... Ale oni, szanowni panie, płacą mi to bardzo duże podatki. Każda wersja tylko tego podatku, ale w jakiś sposób trzeba to zachęcić. Kto to ma ustalić? Warszawa? Gmin nie trzeba do czegoś takiego zachęcać. Gminy walczą z sobą o tego rodzaju inwestycje. Z tym nie ma absolutnie najmniejszego problemu. Trzeba zachęcić ludzi, którzy nic z tego nie mają, a którzy wiele na tym stracą. Bo jeżeli macie miejscowość wypoczynkową i to ma powstać elektrownia atomowa, to ci, którzy sprzedadzą swój grunt pod tą elektrownię, pod jej infrastrukturę, to są ludzie, którzy na tym zarobią, będą zadowoleni, naprawdę za bardzo dobre pieniądze sprzedadzą tą ziemię. Ale wszyscy, którzy mieszkają i pracują wokół, jeżeli sami na przykład pracują w branży turystycznej, mają gości, to krótko mówiąc, mówiliśmy tutaj o terenach, właściwie wasze okolice, bardziej Lęborg. Były propozycje Lębor, Żarnowiec, tego rodzaju lokalizacje były rozpatrywane, to te gminy naprawdę chcą, by tam była ta elektrownia, ale bardzo często ludzie, którzy tam sami nie planują pracować w elektrowni, a mają tam nieruchomości, mają tam czy dla potrzeb rekreacyjnych, czy dla potrzeb biznesowych, to im się to nie podoba, tak zawsze będzie i było na świecie, ale tak trzeba zmienić prawo, by jeżeli ktoś chce przeprowadzić daną inwestycję, to żeby mógł to zrobić. W obecnej Polsce, powiem wam tak, gdyby nie było teraz kopalń w Polsce węgla i Śląsk był zagłębiem węglowym, który ma takie zasoby, jakie miał 100 lat temu, łatwo wydobywalne, płytkie zasoby wysokoenergetycznego, dobrego węgla. I gdyby teraz trzeba było z tym ruszyć i wystartować, przy obecnym prawie, obecnych przepisach polskich i unijnych, nie powstałaby w Polsce żadna kopalnia. Ludzie by protestowali, nie chcieliby tego i byliby w stanie zablokować jakąkolwiek inwestycję. Bo tak jest prawo w Polsce. I ci ludzie nawet nie wiedzieliby, co tracą przez to, że ktoś napuścił, zrobił propagandę medialną i oni zablokowali coś, dzięki czemu oni, ich dzieci i wnuki będą mogli dobrze, bardzo dobrze żyć. Takie mamy prawo w chwili obecnej w Polsce. Jak się nad tym zastanowimy, to zobaczymy ten absurd, tak? Gdyby teraz budować od zera KGHM i uruchamiać wydobycie miedzi, z którego cały okręg lubiński i całe zagłębie legnickie żyje, to byłoby to niemożliwe, bo zostałoby to na poziomie przepisów środowiskowych, ekologicznych zablokowane. Gdyby jakikolwiek większy zakład wydobywający surowce naturalne chcieć stawiać, to zawsze są te same problemy. I w takim kraju, czy to jest żwirownia, czy to jest glinianka, czy to jest cegielnia, czy to jest kopalnia węgla brunatnego, kamiennego, miedzi, niklu, kobaltu i tak dalej, zawsze jest ten sam problem i te same czynniki, które sprawiają, że nie można, nie da się i tak dalej, chyba że ktoś ma bardzo mocne wsparcie polityczne. To jaka jest propozycja? Propozycja jest taka, by radykalnie zmniejszyć wpływ urzędników i rządowych, i samorządowych na te przepisy i by wprowadzić reguły. Jeżeli ja mam daną nieruchomość, to na tej nieruchomości mogę stawiać jaką chcę fabrykę, a jeżeli ktoś poniósł w wyniku tego stratę, na przykład zmniejszyła się wartość jego działki, bądź moja działalność na bieżąco oddziałuje na pańską nieruchomość, to pan idzie do sądu i albo dostaje odszkodowanie, albo pan zmusza tego inwestora, żeby on wykupił pańską działkę i sobie wziął, ponieważ ona straciła możliwość bycia eksploatowana tak jak dotychczas, albo straciła na wartości. To jest mechanizm, kiedy z mechanizmu politycznego i urzędniczego przechodzimy w mechanizm działający w obrębie prawa cywilnego i gdyby sądy zajmowały się takimi sprawami, a nie roztrząsaniem chorych decyzji administracyjnych, jak chwilę, by się odblokowały. Co zrobić, by sądy zaczęły działać? W Polsce w zeszłym roku wydano 70 tysięcy pozwoleń na budowę domku jednorodzinnego. Zbudowano 19 tysięcy domków jednorodzinnych. Wiecie, ilu urzędników pracuje w nadzorze budowlanych przy samych domkach jednorodzinnych i wypłacicie im pensję?
A w Niemczech bez jakiejkolwiek decyzji urzędnika można byłoby budować ten dom. Co więcej, duża część tych decyzji jest zaskarżana przez sąsiadów, zaskarżana przez urzędników, albo decyzje są odmowne i co się dzieje, one trafiają do sądów i zapychają sądy. Pierwsza instancja, druga instancja, 3,5 roku, x godzin pracy sędziego. Przez to, że wydawano wadliwie, bądź nie wadliwie, ale zaskarżono tą decyzję administracyjną, gdyby bez jakiejkolwiek decyzji mógł człowiek pobudować sobie domek jednorodzinny, to ile mniej pracy byłoby urzędników, ile mniej pieniędzy byśmy zmarnowali na tych urzędników, o ile łatwiej by się żyło. I daję przykład domku jednorodzinnego, bo z tym Polacy relatywnie często mają do czynienia albo znają kogoś, kto to robił. Ale przy każdej mniej lub bardziej złożonej czynności problemy są te same, tylko im bardziej jest ona złożona, im większy może mieć wpływ na lokalną społeczność, na środowisko, na również większy wymiar ekonomiczny, tym trudniej jest je przeprowadzić. Jeżeli zmniejszymy wpływ urzędników na nasze życie, to człowiek, który wie, że kupi dobrą działkę, ktoś nie kupi dobrej działki pod daną inwestycję, jeżeli najpierw nie ma zaklepanych zgód, pozwoleń i zezwoleń. Bo mogę kupić świetną działkę, wydać duże pieniądze, a później nie móc na niej zrobić tego, co planowałem zrobić, bo mi nie pozwolili. A ich czasami milionów złotych na to musiał człowiek wyłożyć. Czy grupa ludzi, by założyli spółkę, żeby zrobić to wspólnie, by zrobić to razem i tak dalej. I w takim kraju, w którym panuje, jak to powiedział kiedyś jeden marszałek Sejmu, imposybilizm, czyli nic się nie da, to ludzie mówią, dobra, pojadę do kraju, w którym wiem, co, kiedy, w jakim terminie i za jakie pieniądze można zrobić, do kraju, który działa normalnie. A tu sobie teraz zobaczmy, mianowicie, tak, nie kto inny jak sama Francja, bo Francja w przypadku z Niemcami, to widać otwarcie, jest matką i ojcem, a Polska dlatego powstała się dzieckiem i teraz po prostu musi się trzymać i tym samym no, słuchać. To się, sobie zobaczmy, co z nami robią. To widać teraz skutki, ale zobaczmy. Francja w zasadzie na skalę Europy, ona była autorem projektem reformy rynku cukrowego i na Polskę to źle wpłynęło, ale na obszarach wiejskich to powinniśmy stworzyć w Polsce, żeby rolnicy też mieli z tego zyski, ani straty. Przecież biogazownie na obszarach wiejskich produkowałyby gaz na potrzeby energetyczne, źródła no, odnawialne. Przecież z buraków cukrowych spokojnie, tak jak no, jako jeszcze no, z kukurydzy, też idzie produkować biogaz, a w strefach, gdzie funkcjonowały dawne cukrownie, jeszcze które zostały doprowadzone do rynku, to mogłyby w miastach na tych obszarach zacząć funkcjonować zakłady energetyki do z produkcji z biogazu. A w ten sposób, żeby jeszcze pomóc kolei transportowej, to właśnie transportować z obszarów wiejskich wyprodukowany gaz z biogazowni wcześniej, które na obszarach wiejskich zatrudniały również ludzi, to na strefy bliżej miast, do tych zakładów energetyki, która by produkowała już z gotowego biogazu energii na potrzeby miast. To jest złożone to, co Pan mówi. I bym się pewnie z całą pewnością do końca pogubił, gdyby nie to, że byłem właścicielem kilkunastu spółek, które rozwijały projekty biogazowe i sam się zajmowałem budową biogazowni w Polsce. Mówię Wam parę godzin opowiadać na temat tego, dlaczego to nie działa i bardzo trudno byłoby tutaj cokolwiek zmienić. Z tego, co Pan mówił, to muszę się zgodzić niestety z tym, że bardzo duża część przemian, to może w drugiej połowie lat 90. to były takie przemiany, w ramach których u nas działali urzędnicy i politycy na rękaw, a Francuzi i Niemcy wygrali na tym swoje. Jest coś takiego jak wspólna polityka rolna i w ramach tej wspólnej polityki rolnej wspólna polityka cukrownicza. Jednym z elementów tej polityki są kwoty cukrowe, czyli limity, ile dane państwo może wyprodukować cukru. I to dane państwo ma podzielić między swoich rolników przez dane zakłady, ile tego cukru dany zakład może wyprodukować, a jak wyprodukuje za dużo, to płaci karę. Notabene od 1 kwietnia, czyli od tego początku tego miesiąca, całkiem po cichu dla opinii publicznej, a to jest bardzo ważne dla rolników, zniesiono tak zwane kwoty mleczne. Od 1 maja, kwietnia, rolnik może wyprodukować tyle, ile chce mleka,
a ci rolnicy, którzy protestowali w styczniu, lutym w Warszawie i w całym kraju, to oni protestowali między innymi dlatego, bo mają miliony złotych kar do płacenia za to, że nielegalnie zbyt dużo mleka wyprodukowali. Był popyt, było zapotrzebowanie i za to, że nielegalne mleko wyprodukował, to dostał x kar. No są zakłady mleczne, które mają upaść z tego powodu, spółdzielcze małe, bo krótko mówiąc, wyprodukowali za dużo mleka i mają 5, 7, 20 parę milionów złotych kar do zapłacenia, kary mlecznej, tak? I sposób, w jaki przeprowadzono, nazwijmy to, rąbnięcie polskiej branży cukrowniczej, polegał na tym, że były po prostu przejęcia poszczególnych cukrowni, tylko po to, by je zlikwidować, przejąć tą kwotę cukrową i tą kwotę cukrową wykorzystać we Francji i w Niemczech. I dwa duże koncerny francuskie i niemieckie w ten sposób przejmowały cukrownie, pozwijały potem u siebie efektywnie móc po prostu, bo tę kwotę cukrową, jakże raz przejął, to może ją przetransferować do innego kraju, to firma jest właścicielem tej kwoty cukrowej i w ten sposób po prostu przyjęto zakłady po to, by mieć prawo do produkcji cukru i je zabrać z Polski. I tak zrobiono to, dlatego całe regiony Lubelszczyzna, to nie mógłbym wymieniać, zupełnie całym kraju są miejsca, w których tysiące osób żyły właśnie z uprawy buraka cukrowego i ci ludzie z dnia na dzień przestali mieć jakiekolwiek źródło utrzymania, jakiekolwiek źródło funkcjonowania, co jest pochodną patologicznej europejskiej polityki rolnej i mechanizmów, które w ramach niej działają. Dziękuję. Nazywam się Bartosz Bruma, jestem z Słowińskiego PiS-u między innymi. Trzy pytania. Pierwsze odnosi się do Pana doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, szeroko pojętego. Miał Pan okazję współpracować w spółkach czy firmach, które się surowcami energetycznymi, handlem, transferem zajmowały. Chciałem się zapytać, jak Pan ocenia, jak możemy zabezpieczyć nasze bezpieczeństwo energetyczne, tak? Mając na uwadze te działania, które są w chwili obecnej, które mają miejsce w strefie Unii Europejskiej i wydarzenia, powiedzmy, na wschodzie. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, o którym Pan wspomniał, że PiS-owi starczyłoby siły tylko i wyłącznie do tego, żeby przejąć stanowiska. Tak? To jest pytanie, które dlaczego tak on uważa, tak? I łączy się ono z kolejnym pytaniem, bo ewentualna koalicja, którą chcielibyście zawrzeć po wyborach parlamentarnych, tak? Z jakim ewentualnie ugrupowaniem, tak? Możliwe są rozmowy. No i teraz pytanie, jeżeli byłyby one możliwe z PiS-em, tak? To na jakiej płaszczyźnie? Wszystko. Pierwsza kwestia. Bezpieczeństwo energetyczne. No, ja byłem jedną z kilku osób, które były chyba najbardziej zaangażowane i no, można powiedzieć, i miały największy wpływ na to, jaki była prowadzona polityka na rzecz bezpieczeństwa energetycznego podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości. Byłem dyrektorem Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii. Nazwa złożona, ale w największym skrócie chodziło o to, żeby umożliwić, by złamać monopol firm rosyjskich infrastrukturalnych, ale nie tylko infrastrukturalne, również umowne kontraktowe na dostawę ropy i gazu do Polski. I tutaj jest kilka działań. Po pierwsze, dokończenie i rozbudowanie gazoportu. Jest to absolutnie kluczowe, ponieważ wydarzyła się w trakcie ostatnich 10 lat rewolucja, że pojawiło się coś, czego nie było wcześniej, czyli powstał globalny rynek gazu ziemnego. Rynek gazu ziemnego wyglądał tak, że masz dziurę na wyjściu, czyli tam, gdzie się wydobywa ten gaz, masz punkt, w którym odbierasz i po drodze masz rurociąg. Jak ktoś budował rurociąg z punktu A do punktu B, to mówi, sorry, daj mi kontrakt na 20, 30, 40, 50 lat, żeby mi się opłaciło tą rurę budować, żebym ja wiedział, że na tym zarobię. Ustalali formułę, w ramach której ta cena się będzie zmieniała w trakcie kolejnych lat. I to krótko mówiąc, był to rynek sztywny. Rynek pojawił się w momencie, gdy Amerykanie zrobili numer, wybudowali ileś terminali gazu skroplonego i nagle robili to we współpracy z Arabami. Nagle Arabom powiedzieli, wiecie co, u nas wykupaliśmy sobie gaz łupkowy, wy musicie coś zrobić z tym gazem, który chcieliście nam sprzedawać, sorry. No i zaczęli szukać na całym rynku, się pojawiło tak jak na rynku ropy, że codziennie są zawierane transakcje tak zwane spotowe, że w małych ilościach hurtowych, krótko mówiąc, że pojawiła się elastyczność na tym rynku. Terminal gazu skroplonego, to jeżeli chodzi o gaz, to jest podstawowe rozwiązanie. Jeżeli chodzi o węgiel, który jest naszym fundamentem bezpieczeństwa energetycznego, to sorry, ale ja uważam, że Polska powinna wetować wszystko. Wszystko w Unii Europejskiej, dopóki nie uwalą pakietu energetyczno-klimatycznego. Trzeba powiedzieć jasno, nie przyłożymy ręki do żadnej ustawy,
do żadnej dyrektywy, do żadnego rozporządzenia i zawsze będziemy przeciw, do czasu, kiedy nie zdejmiecie z nas tego kagańca, który zabije polskie górnictwo węgla kamiennego i brunatnego. Bez tego mamy wyrok śmierci na Śląsk wydany, na Zagłębie Bełchatowskie, na Konin, na całe górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, bo będą tak gigantyczne kary, czyli opłaty za tak zwaną emisję CO2. Bo wiecie, jest dobre i niedobre CO2. Jest CO2 postępowe i CO2 wsteczne, zaściankowe. To dobre CO2 to jest CO2, które jest ze spalania metanu. Bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale w wyniku spalenia cząsteczki metanu, czyli CH4, powstaje kilka cząsteczek dwutlenku węgla. Tak samo jak ze spalenia cząsteczki węgla stałego powstaje dwutlenek węgla. Co więcej, ten metan się ulatnia na całej trasie od Jamału do granic Europy, ale to w ogóle nie jest uwzględniane, ile tego metanu idzie do atmosfery przy okazji z tych rur. I no w największym skrócie jest dobry dwutlenek węgla, to jest, który nie robi efektu cieplarnianego, chociaż się nazywa CO2, ma strukturę taką samą jak ten drugi, to jest ten z ruskiego gazu. A zły dwutlenek węgla to jest ten, który powstanie ze spalania polskiego węgla. I za ten pierwszy trzeba głaskać po głowie, a za ten drugi trzeba karać wielkimi karami. I tak wygląda mechanizm, który się nazywa pakietem energetyczno-klimatycznym. Że za spalanie węgla kamiennego i brunatnego płacisz karę. Bo musisz kupić świadectwa emisji CO2, które są czymś takim jak te świadectwa cukrowe, jak kwoty mleczne, czyli narzędziem takiej biurokracji jak kartki. Masz kartki, które tak jak mieliśmy kartki na węgiel, kartki na kiełbasę, kartki na różnego rodzaju, na cukier, na papierosy. Ja pamiętam, zmienię papierosy na cukier, bo ja pędzę bimber, ale nie palę i tak dalej do rozmowy za komuny. Tak, taką gospodarką kartkową są te całe, no, oczywiście na to powstają giełdy, mechanizmy handlowania, tym wymieniania się, nie tak jak kiedyś panie pralnie się wymieniały tam, to mi brakuje na to, ja robię urodziny czy tam chciny, więc potrzebuję trochę więcej kartek na mięso, wiadomo, był obrót tym wszystkim. Tak powstał mechanizm tej całej handlu świadectwami emisji CO2, to po prostu trzeba znieść, bez tego nie ma polskiego górnictwa, czy nie ma polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Trzecia kwestia. Ja tu trochę za długo może mówię, ale to chociaż na co dzień jestem rzadko o to pytany, a to jest rzecz, na której się znam prawie tak dobrze, albo lepiej niż na podatkach, na których znam się bardzo dobrze i mógłbym tutaj dosyć długo mówić, ale powiem tak, trzecia rzecz to jest taka, trzeba uruchomić wydobycie w Polsce węgla, gazu łupkowego. Bo ten gaz jest, on jest, ale zrobiono takie cerygiele wokół tego, że wypchnięto wszystkie koncerny, które chciały tutaj ten gaz kopać. No to będę, nie wiem czy wiecie, ale za rządów Platformy w grudniu 2011 roku CBA i ABW zamknęli i zaaresztowali wszystkich urzędników z Departamentu Koncesji na gaz łupkowy. Wszystkich posadzili, wszystkich, i on przestał istnieć z dnia na dzień. I żeby to przykryć, to wzięli sobie na nowego wiceministra do spraw gazu łupkowego i głównego geologa kraju, pisowskiego ministra gospodarki, pana Piotra Woźniaka. Bo mówią, pisowcy nas rozjadą i będą nas atakować za to, chyba że ich człowiekowi damy wiceministra i wpływy na ten sektor, niech podzielimy się z nimi tym problemem. I PiS, niech pan zwróci uwagę jako członek tej informacji, siedział cicho w sprawie tego, że posadzili cały departament koncesyjny, bo Piotr Woźniak i moi koledzy, z którymi ja pracowałem w Ministerstwie Gospodarki, poszli wtedy do pracy do Ministerstwa Środowiska i zaczęli próbować odkopać to. Jednocześnie Woźniak bił się z Budzanowskim, czyli ministrem skarbu, z ministrem finansów i z Sikorskim, bo każdy miał inny pomysł na gaz łupkowy i był burdel i serdel, mówiąc kolokwialnie, ale tak po prostu było. I w każdym ministerstwie tym ludziom mówiono co innego i miano inne pomysły. Ja miałem kontakt z taką firmą amerykańską, której prezes mówi mi tak, prezes w Polsce mówi mi tak. Panie Przemku, ja nie jestem w stanie zadzwonić do moich kolegów w Houston i im wytłumaczyć, co się w tym waszym kraju dzieje, bo oni czytali waszego premiera w Financial Times, gdzie on mówi, że frontem do klienta i Polska, że tak powiem, urobi się po łokcie, ale zrobi wszystko, żeby w Polsce był wydobywany gaz łupkowy, a ja chcę robić dziury. Mam, dobra, to była firma Marathon Oil.
miała tutaj właśnie w waszych okolicach też miała koncesję na gaz łupkowy. I on mówi tak: chcę ściągnąć świdry, którymi robimy dziury w ziemi i robimy zabiegi szczelinowania na całym świecie. I nikomu to nie przeszkadza. A u was się dowiaduje, że jest jakiś UDT Office, czyli Urząd Dozoru Technicznego, który, żebym ja mógł użyć tych świdrów, musimy przeprowadzić proces certyfikacyjny, ale oni nie wiedzą, jak to robić, bo nigdy czegoś takiego nie robili. Pierwszy raz widzą takie świdry i oni się tego muszą nauczyć, zanim mi wydadzą pozwolenie. I że to potrwa od 18 do 24 miesięcy. I ja muszę wykonać telefon i powiedzieć: Houston, mamy problem. Bo w Polsce są 4 świdry, wydano 100 koncesji, na każdej koncesji trzeba zrobić kilkadziesiąt wierczceń, na przykład 20, żeby sprawdzić, jak to hula. I zapisy są, że jakbym dostał świder za 2 lata, i są ceny tego, są horrendalne, kradniecie to na potęgę, towarzysze Polacy, bo u nas w Stanach, w Houston, taki świder można wynająć 5 razy taniej, a wy, sorry, mamy 4 i są dostępne za 2 lata, i co nam zrobicie? A jak ja chcę ściągnąć mój świder i go przenieść z Kanady, z Afryki, z Bułgarii, gdzie też kopali, no to ja muszę w tym momencie dostać certyfikację, czekać na to 2 lata. I to jest tylko jedna głupia sprawa, zrobienie dziury. Daliście mi koncesję, daliście mi 5 lat na jej zagospodarowanie, a ja 2 lata będę stracę na czekanie na świder. Tak? Poza tym dalej przepisy są niejasne i nie wiadomo, jak ja znajdę ten gaz i skorzystam z koncesji poszukiwawczej, to jeśli nie będę chciał mieć odrębną koncesję wydobywczą, to nie jest pewne, że ja ją dostanę. To co? Wydam kilkaset milionów, tu znajdę gaz, tu nie znajdę. Tu znajdę, to ktoś mi przejmie tą moją koncesję. Ktoś inny będzie, ja znajdę gaz, a kto innego będzie wydobywał, bo takie macie prawo. Albo się okazało, że wszędzie na świecie chcą, żeby kopali jak najgłębiej, jak mają koncesję poszukiwawczą inwestorzy. A w Polsce jest tak, że jak dostał koncesję na kopanie do 2000 metrów i mówią: sorry, ale chcielibyśmy kopać dalej, oni mówią: o, to musicie dostać nową koncesję, zapraszamy do kolejki. Oni mówią: to jest chore. Wszędzie na świecie, bo jeżeli dokumentacja z badań poszukiwawczych jest własnością rządu, jest własnością ministerstwa, trafia do zasobu geologicznego, to każdy powinien całować nas w ręce i mówić: dobra, zazwyczaj na świecie są koncesje, że kupisz co najmniej do 1500, do 1000, do iluś tam, w zależności czego szukasz, tak? Bo gliny szukasz na innym poziomie, ropy na innym poziomie, gazu łupkowego na innym poziomie itd., itd. I mówi, i w Polsce nagle się okazuje, że ja chcę kopać więcej, czyli zrobić więcej niż planowałem. Mówi: o, zapraszamy do kolejki, zaczynamy od nowa. Mówi: no dobra, a na tych 2 kilometrach nic nie znaleźliśmy. To było w okolicach znowu, gdzie my wczoraj byliśmy? W okolicach Lęborka tak była jedna koncesja. No doszli do maksimum, chcieli kopać to i mówią: sorry, zapraszamy do urzędu, zaczynamy od nowa. I w takim kraju, w którym, poza tym tak, znajdziesz, to pokazuje, jak Polska jest zablokowana, bo to w energetyce najlepiej widać, bo są złożone duże projekty. Zdobył koncesję poszukiwawczą. Znalazł ten gaz. Dokopał się do niego. Dostał koncesję wydobywczą. I chce go sprzedać. I nagle się dowiaduje, że jeszcze musi dostać koncesję na ciągnięcie rur i przyłączenie tego swojego punktu z resztą systemu gazowniczego w Polsce. Co oznacza ciągnięcie przez ileś gmin rury, przez tysiące działek, zwłaszcza na, nie wiem, w jakimkolwiek właściwie regionie w kraju. Rolnictwo mamy bardzo rozdrobnione, nieuregulowane stany prawne, nieprzeprowadzone postępowania spadkowe. To jest koszmar. Nie ma przepisów, które regulują proste, łatwe robienie inwestycji liniowych i ciągnięcie czegokolwiek, czy to jest rura gazowa, czy rura na paliwo, czy to jest kabel. No mamy słynną historię, jak polskie sieci elektroenergetyczne wydały miliard na pociągnięcie linii 400, czyli wysokiego napięcia z Wielkopolski do Polski Centralnej. I wydali te pieniądze, tylko że ta linia nie działa, bo w miejscowości Kurnik pod Poznaniem wydali im wadliwe pozwolenie na przejście przez tą gminę i one zostały zaskarżone i upadło to przed sądem. I masz kilkaset kilometrów linii wysokiego napięcia, w jednej gminie masz dziurę.
I to nie działa wtedy. Miliard został utopiony. No tak było, tak jest. To jest fakt. To nie jest teoretyka. To jest Polska i to jest jedna z większych inwestycji polskiej sieci elektroenergetycznej. W kraju, w którym takie rzeczy się dzieją, ludzie będą wyjeżdżać, nie będą mieli pracy. To było pierwsze pytanie. Drugie pytanie, jakie było? PiS wystarczy siły tylko i wyłącznie do zmiany. To powiem panu, dlaczego tak jest, bo to jest partia zablokowana wewnętrznie, to jest partia, w której co, już mają trzeba jechać, tak? Widzę tam dramatyczne ruchy. To jest partia, w której byłem członkiem. I powiem sobie, powiem szczerze, ktoś, kto zrobił pana, jak on ma na imię, Kuchcińskiego. Nie, mówimy o wicemarszałsku pisowskim Sejmu. Kuchciński. Marek Kuchciński. Ktoś, kto zrobił Marka Kuchcińskiego wicemarszałkiem Sejmu, a Mariusza Błaszczaka, szefem klubu parlamentarnego, nie może narzekać na upadek parlamentaryzmu w Polsce. Ktoś, kto osoby kompletnie bezbarwne, niekorzystające z uprawnień możliwości, które daje funkcjonowanie w parlamencie, będzie dostawał baty. Bo gdyby PiS chciał naprawdę walczyć z Platformą, musiałby pokazać, że są lepsi. A ten klub działał tak, że przyszedłem z ustawą o otwarciu dostępu do zawodów, dla każdego co mówił, dobra, jedziemy z tym. Chwilę później przychodzi Janusz Śniadek z ustawą, zgodnie z którą urzędnik Państwowej Inspekcji Pracy może każdą umowę zlecenia i dzieło zmienić na umowę o pracę. I wtedy ty jako przedsiębiorca, jeżeli to chcesz kwestionować, to ty idź do sądu, ale póki nie wygrasz, to to się zmienia w umowę o pracę. A ja mówię, zaraz, co to za projekt? No jak to, co za projekt? To jest nasz projekt, nie wiem, czy państwo to czujecie. Ja powiedziałem, ludzie w pierwszej kolejności przyjdą do nas, do biur poselskich i nam zrobią z naszych umów zlecenie i dzieło same umowy o pracę i wtedy wszyscy mają bankruta i przestają biura poselskie działać do końca kadencji, a oni mówią tak. Obok mnie wtedy siedział, pamiętam, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski i tak dalej i oni mówią, to przecież nasz projekt, czemu pan głosuje przeciw? A jak nie wydążył, o, ma pan rację i wszyscy ze mną zagłosowali przeciw. Ileś tam osób zagłosowało, kilkadziesiąt, bo to, co zgłosili nasi koledzy, jest po prostu głupie i szkodliwe dla polskiej gospodarki. Jak się to wytłumaczy, to jest wiadomo. I w tym klubie idą projekty od sasa do lasa. Jak był pomysł, ja postanowiłem, że koniec rozrywki i zbieram torby, jak zobaczyłem, w jaki sposób wyglądały prace nad programem nowym PiS. A prezes jak zobaczył, jak wygląda ten prace programowe, to też się przeraził i zrobił zamiast kongresu programowego kongres, na którym wybrał się na kolejną kadencję na prezesa. Bo tak było z tym kongresem w 2013 roku w czerwcu. Jak on zobaczył, co mu zagniota, klejąc różnego rodzaju złote myśli psa Fafika przeniesione przez różnych posłów i tak zwanych ekspertów, to zasadniczo był to problem. Problemem było to, że głównym doradcą PiS-u do spraw podatków jest facet, który jednocześnie doradza ruchowi Palikota, a wcześniej samoobronie, czyli pan profesor Modzelewski. Człowiek, który stworzył w Polsce najbardziej zrąbaną w Europie ustawę o VAT, a później doradzał, jak sobie z nią dawać radę. Człowiek, o którym Antoni Macierewicz powiedział, jak go zapytałem, że na zlecenie mafii paliwowej pisał luki w ustawie akcyzowej. I on jest głównym doradcą do spraw podatkowych PiS-u. I różne mądrości szepcze do ucha prezesa. To jest partia, w której panuje bajzel. 3 lata temu, 30 kwietnia, miał się w Rzeczpospolitej ukazać tekst pod tytułem Polska bez PiT. I przekonałem, że prezes powinien się ze mną pod tym tekstem wspólnie podpisać, że PiS ogłasza, likwidujemy PiT. Wszystko było pięknie, w sobotę to poszło do Rzeczpospolitej, ale w sobotę profesor Modzelewski z ekipą lobbystów, którzy są za tym, że uważają, że prawo podatkowe powinno być złożone, skomplikowane, podatki wysokie, oni to mówią wprost, to są, i oni przekonali go, żeby się z tego wycofać, ja powiedziałem, że tego nie wycofam, no to my dobra, no to podpisz się sam bez prezesa, mówię spokojnie, ma sprawy, a w poniedziałek rano, mnie to był 30,
30 był w poniedziałek, pamiętam, 3 lata temu, mieliśmy wspólnie być na konferencji przed Urzędem Skarbowym, PiS jest za ten. To przypadek rządzi tą formacją. Nigdy nie wiadomo, kto się do cesarza ucha dobije i jakiego dnia będzie program, a zasady są proste, jak w Kościele Katolickim, a właściwie w jego parodii, Roma locuta causa finita. Kto się dobił do papieża ze swoim przekazem, i on go ogłosił na konferencji prasowej, a wszyscy, którzy to usłyszymy, cholera, co on gada, ale tak, to jest nasza linia, dzisiaj to mówimy. Idę sobie do programu, nagle się dowiaduję, że moja ówczesna partia, mój klub, jego ukochany przywódca ogłasza na spotkaniu z przedsiębiorcami w sierpcu, że nie może być tak, że za tą samą pracę jeden płaci 32% podatku, a inny 19%. Zmienimy to. Jak wygramy wybory, to wszyscy przedsiębiorcy zaczną płacić 32%. Ja wtedy siadam i mówię fuck. I Hoffman wysłał do mnie SMS. Stary, prezes powiedział, że jak coś chrapnie, że się z tym nie zgadzasz, to tego samego dnia wylatujesz. Bogam cię, unikaj dzisiaj mediów, nie? Bo on to się dowiedział w sobie z konferencji prasowej. I w tym momencie ja siedzę z Hochstaplerem Adamem Scheinfeldem, który od siedmiu lat głosował za podnoszeniem podatków i wprowadzeniem nowych. I on mnie glanuje jako posła opozycji, że jak my wygramy wybory, też będziemy podnosić i dojedziemy jeszcze bardziej niż oni polskich przedsiębiorców, tak? Sorry, tak nie można, po prostu nie można. Gdzie na świecie opozycja kłamie, że nie podniesie podatków, ale nie obiecuje, że je podniesie. Ja mówię, panowie, chcecie odstrzelić ostatni silnik, na którym leci polska gospodarka, czyli liniowy dla małych i średnich firm, bo dużo już dawno nie płacą podatków w Polsce. I trzecie pytanie wiąże się z dwoma poprzednimi. My będziemy starali się rozmawiać z tym, z kim się da, jak matematyka pozwoli, jeżeli chodzi o koalicję. I nie ma w tym momencie, ja mogę powiedzieć niestety, jako były człowiek, który próbował zmieniać tą formację, budować nie skrzydła wolnościowe, nie ma preferencji dla PiS-u. Nie ma i nie będzie, bo gdybyśmy dali preferencję, to nie moglibyśmy wyrwać dla naszych wyborców naszego programu. One są jasne zasady, jakie będą zasady obowiązywały. Członkowie partii Korwin nigdy nie zagłosują za wprowadzeniem nowych podatków, za podniesieniem podatków, za zwiększeniem zadłużenia Polski, za powołaniem razem z PiS-em Polskiej Agencji Kosmicznej, bo PiS razem z PSL-em i SLD powołał Polską Agencję Kosmiczną, a później podwoili jej budżet na ten rok, przegłosowali Platformę, bo PSL, SLD i PiS wspólnie i Ruch Palikota przegłosowały Platformę. Ja z Platformą głosowałem przeciw podwojeniem budżetu na Polską Agencję Kosmiczną, bo nie chciałbym, żeby ludzie Bartka Pawlaka mieli więcej na rozkurz kasy. I tak to wygląda. Na poziomie ludzkim ja sobie słabo wyobrażam jakiekolwiek współrządzenie z Platformą Obywatelską i szczerze mówiąc, to byłoby wejście do bunkrów, w których oni mają karabiny maszynowe ustawione, by nas rozstrzelali. I uważam, że bardziej prawdopodobne jest umówienie się na przeprowadzenie zmian w Polsce, bo trudno, krótko mówiąc, jak to mówi Korwin, żebyśmy sadzali tych ludzi do więzienia za to, co robili przez ostatnich 8 lat współrządząc z nimi, tak? Ale z drugiej strony im łatwiej my pozwolimy, by nas wpychać do łóżka razem z Prawem i Sprawiedliwością, tym większa szansa, że tej koalicji po prostu nie będzie. Nie będzie, bo to jest coś, co wyczuł od razu nadredaktor list i od razu trzasnął okładkę Newsweeka, mąż i żona Kaczyński i Korwin, ach, co to był za ślub i straszenie Polaków z Polem okolicą. Są wyborcy PiS-u, którzy nigdy nie strawią Korwina. Są nasi wyborcy, którzy nigdy nie strawią, jak to mówią, kaczokomunizmu, tak? I są tak samo wyborcy, krótko mówiąc, jakiekolwiek próba schwytania nas przed wyborami, to jest coś, co jest destrukcyjne dla obu stron i obie strony to doskonale wiedzą i będą się odkładać w najbliższym czasie dosyć mocno po głowach, a jest za co. Jarosław Kaczyński będzie mówił, że Korwin jest polskim Żyrynowskim, Korwin będzie mówił, że Kaczyński jest polskim Banderą, i tak to będzie wyglądało, myślę, przez najbliższe pół roku. A my chcemy, zresztą to jest absurdalne, ale to pokazuje, że im bardziej my atakujemy Prawo i Sprawiedliwość, tym bardziej wyborcy Platformy chcą na nas głosować.
I na tym polega ten. A jak jesteśmy grzeczni, spokojnie atakujemy Komorowskiego, no to w tym momencie to wyborcy PiSu i tak zostają przy PiSie. Tak to się wygląda mniej więcej. Chociaż są ludzie, bo są tacy wyborcy, którzy chcieliby PiSu Zyty Gilowskiej, który obniżał podatki i chcieliby Platformę Donalda Tuska, która obiecywała, że to będzie robić. I oni w tym momencie są podstawową grupą, do której, dosyć dużą grupą, do której chcemy dotrzeć, powiedzieć, słuchajcie, my jesteśmy tą partią, która jest, ma w sobie to, czego chcieliście i od PiSu. Czyli walka z korupcją, ostre prawo karne, państwo praworządne, sprawne sądy, ale jednocześnie niskie podatki, mało biurokracji. Mamy syntezę tego, co dobrego było w tych formacjach w 2005 roku i dlatego uważamy, że jesteśmy w stanie być przekonujący dla wyborców obu tych formacji. Jaki wynik wyborczy? Kiedy? Wyborach parlamentarny? Powiem tak, jak się nie dogadamy z Kukizem, to w granicach 10%, jak się dogadamy z Kukizem, być może z Ruchem Narodowym, to 15+. Bo jeżeli zbudujemy szeroką koalicję taką antysystemową, w której będzie leciała na dwóch bardzo różnych silnikach i wspierana dwiema osobowościami, przede wszystkim Korwina i Kukiza, ale ja też swoje coś tam dołożę, myślę, taki Krzysiek Bosak też naprawdę nie byłby osłabieniem takiej koalicji. To jest szansa na zbudowanie silnego ruchu zmiany, którego celem będzie zbudowanie nie większości, wejście do rządu, ale zbudowanie większości konstytucyjnej i zmiana obecnej konstytucji, która w wielu sprawach po prostu uniemożliwia Polsce, Polakom bycie dobrze rządzonymi. Wy jako partia, ja jesteście odnośnie w ogóle czterech partii, nie? To PSL, PiS, PSL, nie? To wasze drogi procentowe trochę za mało. Proszę? Wasze drogi procentowe w ogóle poparcie trochę za mało. Na te cztery partie. Ostatnim sondażu partyjnym nie był wybrany, mieliśmy 8%, a my dopiero zaczynamy. Ja śledzę to dla tego, że się dzieje. Według mnie powinien być stary system, który w ogóle od 1989 roku to są ciągle ci sami. W ogóle powinna być kompletna zmiana całego systemu. I powinny być wprowadzone JOW-y. Jednoosobowe. Ale my jesteśmy biorącymi zwolennikami JOW-ów i to jest ten punkt, z którym z Pawełem Kukizem się Ale to jest dosyć prosta, sprawa. No. Problem Pawła Kukiza jest taki, że on wierzył, że JOW-y mu wprowadzi Schetyna, Pitera i Tusk. I więc był frajerem. W 2011 roku już był mądrzejszy, a w 2005 i 2007 on na wiecach tych ludzi machał flagami i doprowadził ich do władzy. I to, że mamy teraz panią Ewę Kopacz, to jest owoc pracy i zaangażowania Pawła Kukiza. I on mówi, że nie go oszukali, dał się zmienić i tak dalej, ale powiedzmy sobie szczerze, były wszelkie powody, by podejrzewać, że ci ludzie go oszukają. Na Węgrzech już nie. Proszę? Na Węgrzech są JOW-y, w Niemczech są JOW-y, system mieszany, w Wielkiej Brytanii, w Anglii. W tych krajach, do których wjeżdżają Polacy, są jednomandatowe kręgi wyborcze. W Francji są jednomandatowe kręgi wyborcze. Każda partia, która wychodzi do władzy, nie? Wszyscy kandydaci są nadani z góry. A JOW-y to jest to, nie? Że każdy okręg wyborczy też są będzie się musiał wyspowiadać przed swoimi wyborcami. Nie musi mnie pan przekonywać do tego sprawy, którą bierze od wielu lat. I zmiana ordynacji wyborczej. To może być. Amen. Prawo dla tego pana. Ale już pański czas pantalowy minął. Uprzejmie pozwalam sobie stwierdzić, że proszę. Chyba to jedynie tak samo. Zaraz muszę to na jechać. Z tego problemów ogólnych, nie? Nie dajmy się skubać. Jak sobie z tych panów zapytałam. Nie dajmy się słuchać tym europejskim Niemcom, gdzie on po Bożyni biorą od nas kosztowane socjalnym dokazem. Polska powinna to tak, jak nie jest lepsza. Pięknie pan, że tak powiem. Amen. Jakieś pytanie jeszcze? A.
tutaj wielka prośba, jest możliwość pobrania w dowolnej ilości takich pocztówek, jest wielka prośba, żeby te pocztówki wysyłać naszym bliskim, znajomym, którzy nie siedzą na Facebooku, na YouTubie i nie mają kontaktu z Ewangelią według Korwina przez internet przekowaną. I trzeba ich po prostu namówić do głosowania na prezesa i powiedzieć: mamo, tato, wujku, ciociu, wujku i tak dalej, zagłosujcie na niego, bo jak nie, to cholera, wyjadę z tego kraju. Albo po prostu musimy ich przekonać argumentami, które znamy za jak najlepsze. Więc wielka prośba, żebyście się włączyli w tą akcję. Zachęcam również do działania i współtworzenia partii Korwin. Bo to, co my chcemy zrobić, to, co ja chciałbym, żebyśmy zrobili, rozpoczynając, partia Korwin to jest koalicja Odnowy Rzeczypospolitej, Wolność i Nadzieja. Korwin to jest skrót. I gdy wychodziłem z PiS-u ponad 2 lata temu, to wiedziałem, że coś takiego będzie bardzo potrzebne. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, że jak Feniks z popiołu odrodzi się Janusz Korwin-Mikke i po różnych batach i książkach on wreszcie się przebije dzięki temu, że ma właśnie te media społecznościowe. Ja widziałem, że jest, zawsze był popularny w internecie. Na pierwszej stronie internetowej mieliśmy jako partia, sami współtworzenie w 1997, 8, 9 roku, ale nie myślałem, że on będzie tak istotnym elementem tego projektu, ale widziałem, że w 2015 roku musi być wolnościowa i wolnorynkowa alternatywa dla i Platformy, i PiS-u. Bo koledzy z PiS-u mówili wprost, wychodzi nam sondaże z badań, że musimy iść w lewo, zająć mocno ten narożnik i tego opinować, bo to jest więcej tlenu. A ja bym przekonany, że jak nie powstanie coś takiego, nie będzie się zbudować czegoś takiego, to pozostanie tak, jak jest. I bardzo was serdecznie proszę, bo to, co my musimy zbudować, czym się... Powiem jeszcze, ja ostatecznie postanowiłem wystąpić z PiS-u, jak przeczytałem książkę Napastnik Igora Jankiego, czyli biografię Orbana, i sobie zrobiłem taką tabelkę, czym się różni Kaczyński od Orbana. I po prostu Kaczyński nie chce być polskim Orbanem. Teraz to się wręcz wstydzi tego, że mówi, jeszcze będzie taka chwila, że w Warszawie będzie Budapeszt. A tu się okazał być wstrętnym rusofilem. Orban już teraz jest Orban B, bo dbał o węgierski interes narodowy bardzo sprytnie, sprawnie i w jakiejś mierze również cynicznie prowadząc politykę zagraniczną, bez resentymentów. Ma najtaniej w Europie gaz od Rosjan. Tanio buduje atomówkę, bardzo tanio, w oparciu o Rosjan. Węgrzy na potęgę eksportują pomidory, paprykę i inne produkty żywnościowe dobiętej embargiem Federacji Rosyjskiej. I Polacy, którzy tam sprzedają, przez węgierskie firmy to sprzedają, bo nie przyjmują pieczątkę Made in Hungary, chociaż ta papryka powstała pod Radomiem, przy Suszy i tak dalej. Tak? I to jest zdrowa polityka zagraniczna i narodowa. I jak przeczytałem tę książkę, to wiedziałem, że trzeba zbudować coś takiego w Polsce jak Fidesz na Węgrzech. Że takie miejscowości jak Chojnice będzie działał silny oddział ludzi, którzy dyskutują o sprawach publicznych, spotykają się, rozmawiają, robią coś, ale w dużo mniejszych niż Chojnice, bo Chojnice to jest jak na polskie warunki dość duża miejscowość, to łatwo jest zapomnieć. Są po prostu olbrzymia liczba naprawdę małych, niewielkich miejscowości, takich, w których w Polsce nie dzieje się nic. Jest wójt z PSL-u i wszystko ustawione i zaorane od gleby po najwyższe drzewa i tylko zielona flaga tam wisi. I wszyscy się boją podskoczyć wójtowi w komisji, tylko chłopaki z PSL-u są i liczą tak, jak liczą, nieźle liczyli w wyborach samorządowych. Nie dobrze byli. A to wynika z tego, że jesteśmy bierni i partie to mają ilość działaczy, którzy chodzą do telewizora, ileś milionów subwencji dla partii, a w takich Chojnicach to już się niewiele dzieje. Niewiele. I partia musi być ruch obywatelski, ruch społeczny, który działa w bardzo małych, niewielkich miejscowościach i ludzie to robią nie dla pieniędzy, nie dla stanowisk, a dlatego po prostu, że wiedzą, że jak tego nie będą robić, to będą żyli w biednym, peryferyjnym kraju. I coś takiego chcemy budować. Mamy nadzieję, że bazując na tym, że partia Korwin to jest partia ludzi młodych i bardzo młodych, choć nie tylko, ale oni dominują, to będzie też partia zmiany pokoleniowej. I nie takiej lipnej jak ruch Palikota, że każdy z innej parafii nie wiadomo, o co mu chodzi. Ten hodowca nutrii, ten pałkarz recydywista z Elbląga, który haraczował całą starówkę w Elblągu i w więzieniu studia zrobił, a później został szefem dyscypliny w klubie parlamentarnym ruchu Palikota. Facet, który się przebiera za jaskiniowca, jest całkiem wybitnym młodego pokolenia, doktorem archeologii, poseł
poznański, to facet robi ciekawe i fajne rzeczy, ale przy okazji ma joba antyklerykalnego i pod tym względem się do tego towarzystwa ten. Facet z Radomia, który ma na imię Armand, wygląda jak Mefisto, a przebiera się za biskupa, a w Radomiu obiecał budowę toru Formuły 1. Że jak wygra wybory i zostanie posłem, to zbuduje tor Formuły 1 w Radomiu. Jakiegoś takiego tam lud radomski wybrał, to niech go mają. Teraz mają Armanda. Na 4 lata mogą być. Radomiu, czy jesteś dumny z Armanda Ryfińskiego? Kibole krakowscy, którzy dla Beki głosowali na Ruch Palikota i niejakiego Anka Grodzkiego sobie wybrali jako posła krakowskiego tego ruchu, tak? Także w takim kraju jest naprawdę potrzebne mocne potrzęsienie i zmiana, ale ona się sama nie weźmie znikąd. Po prostu to wymaga zaangażowania, dobrej woli i tego, że krótko mówiąc, takie spotkania odbywają się często, są liczne i w dużo mniejszych miejscowościach wy pomagacie organizować życie społeczne i coś robicie i tyle. Tak jest moja wizja tego, jak to powinno być budowane. Bardzo mi miło, że mogłem się z wami spotkać. Bardzo serdecznie dziękuję. Jak ktoś chce sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, jestem do dyspozycji pocztówek. Nie bądźcie skąpi, znaczki sami musicie nakleić, więc to jest sposób, tak jak powiem. To nie jest problem, znaczek, tak, trzeba jeszcze kleić. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu.